Dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj wybieram się na drogę rowerową moim rowerem elektrycznym i bajkiem. Będę jechała szybko, ale mam nadzieję, że będzie słychać i będzie dobrze widać. Ta trasa jest piękna, ma prawie 25 km. Dojeżdżam do takiej miejscowości z tym jeziorkiem, objeżdżam to jezioro i wracamy. A więc razem jest około 50 km, które robię prawie za każdym razem. Tych dróg rowerowych tutaj jest dość dużo, ale ta jest dla mnie najpiękniejsza, można powiedzieć. I powiem Wam jedno, że chciałam Wam też coś powiedzieć o doborze siodełka, czy siedzenia tego na rower, czy siodełka na rower i jak powinniśmy jednak dobrać sobie, my kobiety zwłaszcza, na co trzeba uważać i jak trzeba, ile razy trzeba zmienić po prostu takie siedzenie albo takie siodełko. Naprawdę jest bardzo ważne przy zakupie. Powiem też coś o elektrycznym rowerze, na co trzeba zwracać uwagę, czy silnik jest bardzo potrzebny, a więc na to naprawdę trzeba uważać, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Ja mieszkam tutaj na dość dużej górze, po drodze będą też górki, to jest takie, tutaj w tym rejonie, co ja mieszkam, to są takie jakby góry średnie, nie za wielkie, ale są też w niektórych miejscach dość duże. A więc teraz jadę drogą normalną, a potem zjadę w mieście w bok i będę jechała drogą rowerową przeznaczoną czy wyznaczoną ekstra dla rowerzystów. Jest tak super, że w sumie człowiek nie tęskni za urlopem, chyba że gdzieś nad morzem, to na pewno by się chętnie pojechało. I teraz jadę miastem, a potem zjadę i będę jechała drogą rowerową przez pola, przez łąki i pokażę Wam dzisiaj, jak pięknie mamy już początek maja. A więc zapraszam Was na tą moją teraz przejażdżkę moim rowerem. Patrzę, czy leci, ale chyba leci i wczoraj się nie nagrała, więc mam nadzieję, że się dzisiaj nagra. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Zjeżdżam, proszę zobaczyć, jaka dosyć duża górka tu. I tam na górze też widać duże dosyć góry, tam po drugiej stronie. I teraz już zjeżdżam z tej góry w dół. Proszę zobaczyć, jest dosyć ostra ta góra. Teraz wjeżdżam już na rondo. Słoneczko świeci. Mamy już 18 stopni. I tutaj po lewej stronie również są góry u nas. Teraz zjeżdżam już z drogi na pobocze, ale również tu jest droga rowerowa. I widzimy ceny. Diesel 2,14, Super Plus 2,20, 2,20 i Super 2,11, Super E10 2,05. Wjeżdżam na normalną drogę szybkiego ruchu zaraz. Na normalną szosę czy drogę wjeżdżam teraz. Jadę teraz właśnie przez wiadukt, duży, długi, wysoki wiadukt. I zaraz będę zjeżdżała już na pobocze. I zjeżdżam z wiaduktu. I już pomału będę się zbliżała do mojej drogi rowerowej już. Jadę poza miasto. Prawie ruchu już nie ma. Nie mogę jechać szybciej jak 30, bo jest ograniczenie.
proszę zobaczyć, pięknie kwitnie wszystko na biało i pachnie pięknie. Droga rowerowa. Nadal droga rowerowa, proszę zobaczyć. Więc tutaj ta sieć tych dróg rowerowych jest bardzo, bardzo dobrze jakby rozbudowana. I proszę zobaczyć, już wjeżdżam pomiędzy te pola, łąki. Jest żółto, zielono, naprawdę pięknie. I to jest ta piękna droga właśnie moja rowerowa przez pola, łąki. Teraz zjeżdżam z drogi rowerowej i znowu na ulicę, czy na jezdnię. Muszę uważać, trzeba z lewo, prawo. Wolna jest, teraz to można jechać. I proszę zobaczyć, jak tutaj jest już. Jak tutaj jest już pięknie, proszę zobaczyć. I znowu te łąki zielone, żółte kwiatki, drzewa białe. Naprawdę pięknie.
pomału będę się zbliżała do tego jeziorka w tej miejscowości. Dojeżdżam do tego jeziora. Proszę zobaczyć, jak pięknie. A więc tutaj można również się opalać, można pływać i można rybki łowić. Jadę dalej. Częściej, ale a więc mając rower wygodny, to siodełko, tą siłę w motorze, czy w ogóle jak jesteśmy młodsi, mamy siłę jechać. Naprawdę super sprawa, nawet nie trzeba urlopu, wam powiem. Człowiek się czuje jak na urlopie wśród tej zieleni. Oczywiście tutaj nad jeziorem jest bardzo dużo osób, jak koniec tygodnia przychodzi, bardzo dużo zjeżdża się aut. I na koniec pokażę wam piękne pola rzepakowe, jak pięknie już kwitnie rzepak. Mam nadzieję, że to widać. Proszę zobaczyć w barwach zieleni, żółtego i niebieskiego. A więc pięknie. A więc tutaj jest restauracja i basen z tyłu. Myślę, że to widać. A więc taras, można sobie zjeść na tarasie. To możliwe, że wam przy okazji pokażę.